robisz tak, tak i tak. No i kozak. Dołączając do Discorda stworzenia serwera, link macie oczywiście w opisie, możecie pobrać wartościowe materiały dotyczące właśnie filmów, które publikuję na YouTubie. Zachęcam do skorzystania z usług, jak i pluginów, które znajdują się na stronie bmsklep.pl. Dzięki temu pomagacie rozwinąć mój kanał, jak i całą serię. 5 ostatnich subskrybentów właśnie macie na ekranie, dziękuję za te subskrypcje, jeżeli chcecie się tutaj znaleźć, musicie w tym momencie zasubskrybować kanał. A tutaj macie 5 najszybszych komentarzy pod poprzednim odcinkiem. Siema, siema, witam wszystkich bardzo serdecznie, słuchajcie, to nie jest specjalnie tytuł, żebyście tylko kliknęli, to jest faktycznie materiał o tym, ale zanim to, słuchajcie, chciałbym zaprosić was wszystkich do wzięcia udziału w konkursie, będziemy losować Minecrafta Premium z oficjalnej strony dla kogoś, musicie zostawić kontakt do siebie, może to być Discord, może to być cokolwiek innego, pod tym filmem zostawić łapkę, subskrybować kanał i oprócz tego zadać mi jakieś jedno pytanie, jedną rzecz, o którą chcielibyście mnie zapytać, czy to, jakby to powiedzieć, w Minecrafcie, czy to w jakieś, o jakieś inne tego typu rzeczy i wybiorę najfajniejsze pytania i myślę, że jakiś odcinek z tego powstanie. Przechodząc już do samego odcinka, oczywiście mam na myśli serię tworzenia serwerów dla początkujących. I teraz kwestia jest taka, czy macie jeszcze jakiś pomysł, czy macie jeszcze coś, co byście chcieli zobaczyć właśnie w tej serii jako kolejny odcinek, bodajże chyba to by był 15, ale dla początkujących, nie mam na myśli tutaj konfiguracji jakichś poszczególnych pluginów, tylko coś takiego ogólnego, co początkującym może się przydać, więc jeżeli ktoś ma jeszcze jakiś pomysł, to piszcie w tym momencie pod tym filmem, to jest też odcinek właśnie po to, bo jakby to powiedzieć, dużo jeszcze kwestii jest do poruszenia, ale właśnie w serii dla zaawansowanych osób, a wy możecie właśnie dać znać, czy macie w tym momencie jakiś pomysł, co jeszcze powinno się pojawić w serii dla początkujących. Tutaj jeszcze informacja, że na dniach pojawi się oczywiście odcinek obiecany, czyli z darmową reklamą serwerów, które dostały najwyższą notę podczas oceniania. Myślę, że taką serię można wprowadzić, która byłaby od czasu do czasu. Takie ocenianie serwerów na streamach jest, myślę, że całkiem spoko opcją, więc pierwszy odcinek na dniach się na pewno pojawi. Oprócz tego jeszcze odcinek z pluginów dla was za niedługo też się pojawi. Jeżeli chodzi jeszcze o tworzenie serwerów, to chciałabym powiedzieć, że najbliższa jakakolwiek paczka będzie w momencie, kiedy wbijemy 21 tysięcy subskrypcji. Stwierdziłam, że zrobię, musimy troszeczkę przerwę zrobić, no za dobrze byście mieli, jakbym co chwilę jakieś paczki wrzucała. Na najbliższym streamie jeszcze będzie ankieta, co takiego będziemy robić, co byście chcieli robić na najbliższym streamie, to też właśnie pojawi się na karcie społecznościowej. No i słuchajcie, jeszcze raz, mam pytanie do was, czy kończymy serię początkującą, czy też macie właśnie jakieś pomysły co do tego, co można by było tam jeszcze zrobić. No i to chyba tyle z informacji, jakichś takich tego typu rzeczy, powodzenia w konkursie. Mam nadzieję, że jeszcze jakieś fajne pomysły się tutaj pojawią pod tym odcinkiem, a jeżeli nie, to po prostu kończymy tą serię.